Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam was w kolejnym odcinku Titan Grail The Fall of Avalon, słuchajcie. No i co? No lecimy dalej sobie z misyjkami. Kurwa, jakby mu tak... Jestem w stanie... O nie, bo nie mam już pięści, nie? Czekajcie, mam taki na niego plan. Jakby mu tak... O! O, ty, spokojnie! Spokojnie, kolego! Uspokój się! Co? Kurwa, wszyscy się będą ze mną bić? Pojebał cię? No? No. Uważaj sobie, gościu. Co to znaczy grzywne? Kurwa. Co jeśli nie zapłacę? Usually you go to the cells, serve some time and then be out. You hope the rats won't bite your ass, and we hope that imprisonment will knock some sense into you. Believe me, we're not fond of regulars. So, what'll it be? Kurwa, czy to jest warte tych 100 sztuk złota? Nie mam tyle. Then I'm taking you with me. Co pójdziesz ze mną? Uspokój się! No i ciul. I 150 straciłem? O nie! Jeszcze mi zajebali... Co jest? Ty, oddawaj! Dość, że straciłem 150, jeszcze mi zajebali zbroję? To faktycznie lepiej było 100 zapłacić. No i chuj, dobra, trzeba wczytać grę w takim razie, trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. No ale kurna, to nie wiedziałem, że będzie tak, że jak nie zapłacę im... Czyli dużo lepiej było zapłacić im tą 100 i po prostu mieć 100 mniej, niż stracić 150 jeszcze zbroi i parę innych rzeczy. Chyba, że ja jej nie mam po prostu na sobie. Z jakiegoś powodu. Chyba bym nie sprzedał jej ani nie rozmontował, nie? Nie no, mam! A, dlatego mi ją... No tak. Nie dziwię się, że mi ją zabrali, jak ona jest kradziona. Dobra, teraz ma to trochę więcej sensu nawet. O, skoro... No trudno się mówi, nie? Trudno się mówi, żyje się dalej. Co szybką podróż byśmy sobie dupnęli gdzieś. No bo tak, mamy... Tego mędrca, szkiełko i oko. Albo rogi południa tam. I tutaj mamy jeszcze jedwabny szlak. Może ten jedwabny szlak najpierw zróbmy, bo on jest bliżej, nie? On jest mimo wszystko bliżej, więc to miałoby chyba więcej sensu troszeczkę. Czekaj, dobrze, idę w tamtą stronę. Na dwa nagie miecze! Oho. No. O kurwa! Tego wilka na hita? Ej, tego się nie spodziewałem, dobra. Szczerze myślałem, że... O! O! Nieśmiertelniczek, nice. Szczerze myślałem, że będzie tak, że... Po prostu go nie zabiję na hita. A tu kurna one hit, proszę bardzo. O, malinki se pozbieramy, to się przyda oczywiście. Ty, czekaj, gdzie my jesteśmy? Bo te mury wyglądają ogólnie obiecująco. Wy wiecie, że jak ja będę szedł tam, to będę szedł naokoło, nie? Mam nadzieję, że to wiecie, zdajecie sobie z tego sprawę. Normalna sprawa w sumie. Dobra, jest wilk. Może mnie nie zaatakuje, co? Ja mnie nie widział. Dobrze by było, jakby ten drugi też mnie nie zauważył. Nie ma potrzeby, żebym się z nimi bił. O! Mamy szybką podróż. Nice. Ale widzę, że też mamy przeciwników od razu. Kurwa, ale tak mi się podoba ten level design, naprawdę. W sensie, są niedopracowane rzeczy, jakby żebyśmy mieli jasność, nie? Jest dużo takich niedopracowanych rzeczy tutaj, ale... Naprawdę mi się to podoba, nie? Naprawdę mi się to, słuchajcie, podoba. Czy to są przeciwnicy, czy... Koledzy? Oczywiście, że przeciwnicy. Jakby mogli być koledzy, nie? Wow, kolego!
Ale spokojnie. Gdzie mnie z tym... O kurna. Macha to... Wow. Kolego. Spokojnie. No czy ty możesz... Kurwa. Dobra, umierajcie w pizdu, bo już mnie zdenerwowaliście teraz. No, wytrychy się przydadzą. Jeszcze do mnie ten z góry strzela gnój. No! Nie mogę dłużej jeszcze naciągać tą strzałę? Serio? Dobra, jeszcze może se magię dupnę. Aha, dobra, idę mu wpierdolić. Koniec, skończyło się. Idę mu po prostu wjebać. Oj, oj, ty! Panie kolego! Pan to chyba lekko przeginasz pałę, co? Biegnie następny. O! Kurwa, spadłem! Dobra, jest problem, słuchajcie. Ej, kurwa! No nie bij mnie! Jeden z drugim. Gnoje wredne. No czemu oni tymi nożami rzucają tak? Jezus. Uwielbiam bicie się w tej grze. Ale z dużą ilością przeciwników jest mega ciężko się bić. Tym bardziej jak jeszcze rzucają tym cholernym nożem. Albo strzelają z łuków. Dobra, trochę za dużo. Nie, nie, ja tego nie zrobiłem, prawda? Dobra. Trzeba w nich po prostu wbiec. Kurna, trzeba popracować nad kondycją. Bo jest kiepsko. Widać, że dawno trenowane nie było. O! Nawet nie wiedziałem, że strzały można w pewnym stopniu parować. Dobra. Gościu, ale no nie denerwuj mnie. O kurwa. On jest jakiś mocniejszy, co? O, shit! Dobra, on jest na pewno mocniejszy. Kolego! Chyba cię coś poniosło, co? Dobra, na luzie. Przestań machać mi tu. O! Dobra, blokowanie ładnie weszło. O, to nawet nie wiedziałem, że na tych osiłków... Wystarczy dobrze zablokować. Aj, mam cię, gnoju. Oj, dobra, teraz źle zablokowałem. O, aż delikatnie grę przycięło. Kościana maczuga. No dobra, trzeba itemki pozbierać za to. Bo ich tu na pewno zostało trochę. Kuźwa, powybijałem ich, ale co straciłem, to moje, nie? Bo trochę jednak straciłem według mnie na tym. Dobra, wygnieciony hełm, to się nie przyda. Co tu jeszcze? Jakiś pył, drewniana strzała. Ogólnie szału nie ma. Jak coś? Szału nie ma. Ale co? No dali mi radę. Szkoda, że aż tyle tych potrawek, tego wszystkiego zużyłem, no ale trudno. Trudno się mówi, że je się dalej. Podejrzewam, że tym sposobem też jakąś misję zrobiłem. Nie robiąc misji specjalnie. Kurwa. Trupy tutaj. No, spokojnie, no spokojnie, słuchajcie. Spokojnie, zobaczymy co tu się jeszcze znajdzie. Tak, szałwia. Oj, ten kilof niepotrzebnie wziąłem. Szkoda, że nie można zrobić czegoś takiego, żeby brać tylko przedmioty użytkowe na przykład. W sensie... No nie brać kilofu tego gówna całego, bo to mi niepotrzebne, nie? Znaczy ja to i tak albo wyrzucam, albo sprzedaję, więc tak realnie... Na co mi to? Nie wiem. Dobra, ziemnioki. Tego typu. Skóra, mleczko, rybki. Rozmarynki. To są rzeczy, które się przydadzą. I od tej strony... Ej, od tej strony chyba nie było wejścia tutaj. Z tego, co przynajmniej widzę. Ani zejścia za bardzo też nie ma od tej strony. Ale po drugiej stronie za to kogoś widzę. I wyglądają mi na bandytów po prostu. O kurwa, co tu jest?
No, nic. No nic. Nic ciekawego. Aj, ale mogę coś pogotować, co? Dajcie losowe składniki, zróbmy jakieś potrawki. No one się zdecydowanie przydają, nie? Ja wiem, że to tak... Wiecie, że to znowu gotowanko, ale z drugiej strony ja tego bardzo potrzebuję w walce i to widać, nie? Tylko szkoda, że tu są same, które przywracają z czasem życie, a nie przywracają instant jak miksturki, nie? No ale no trudno. Trudno się mówi, że je się dalej, ale widzę, że już trafiają się takie, które przywracają od 40. O całe 40, więc tym sposobem, jakby levelując to gotowanie, też sprawiamy, że coraz lepsze te rzeczy nam się udaje znaleźć. O, tutaj też jest taki anioł wbity w ziemię, a my musimy iść gdzieś tam dalej. Widzę wilki też po drodze. Ogólnie wziąłem ten lepszy łuk, a ten lepszy łuk, to tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy on jest taki lepszy. No bo, tak wiecie, jest wszystko fajnie, nie? Ale jak ja mam w ten sposób naciągać to i strzelać i on zanim strzeli, to mija te parę sekund, to tak szczerze, no okej, no on zadaje fajny damage, nie? Fajny damage on zadaje. Ale jakby, co z tego, że on zadaje dobry damage, jak zadaje go bardzo długo? Nie? A to jest dość duży minus. Jednak mimo wszystko, ojojoj! Ależ siadło to cięcie. Nie, i te mocne ataki. Ała! Uspokój się pan, panie. O nie, jeszcze wilki idą. Dobra, na spokojnie. Dobra. Fajne jest to, że przynajmniej tego wilczka na hita. O, biegnie debil. No chodź, chodź. Dobra, nie będę w niego strzelał już, wiecie, jednak. Jednak sobie dam spokój z tym strzelaniem. O, następny. Siemano. No to se zbierzmy. To jadł. Jeszcze był to jadł. O. O. Węgiel pokrzyw. Co jest? Zwiększa atak z ukrycia o 5%. Ej, ale kurna, alchemia jest bardzo fajnie w tej grze rozwinięta, nie? Żeby nie powiedzieć, że mega jest rozwinięta. Aha, i co tutaj? Ty, ale tutaj wygląda jakby coś było, albo miało być. Znaczy, z tego co wiem, co pisali twórcy tej gry, ta gra ma być dalej rozwijana, mają być dodawane kolejne części jakby tej fabuły i kolejne poziomy. No bo tak naprawdę jesteśmy w tej pierwszej części, nie? I mają być dodawane kolejne i kolejne. I jestem ciekaw, jakby czy faktycznie będą dodawane na te stare lokalizacje jeszcze jakieś nowe rzeczy, czy to będzie tak, że będą po prostu nowe lokalizacje. Fajnie by było, jakby jednak były rozwijane te lokalizacje też, bo ogólnie ta mapa nie jest duża, no jakby nie oszukujmy się, nie? Ale ogólnie, oj, ładnie przycina jak się doładowuje świat, ale ogólnie wydaje się być naprawdę ładna ta gra i fajna. I jakby myślę, że dużo możliwości jest tutaj na rozbudowę jej. Taką sensu stricto, nie? Ja coś tu mogę, jakiś mech. Maś, nie chcę takich rzeczy. Dobra, wejdźmy sobie na górę, zobaczmy co tutaj jest. A, o, skrzynia. No tak, klasycznie. Nawet nie musiałem się wysilać, żeby ją otworzyć. Skórzany kaptur jakiś beznadziejny. Cyk. O kurwa. Dobra, tak nie mogę robić jak coś. Tak nie mogę robić. Bo następnym razem to się może skończyć tym, że po prostu będzie dead gay i trzeba będzie wczytać jakiś save, który będzie z dupy pół godziny wcześniej. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu jest jakaś arena po lewej, no to widzę. I tam są ogry chyba. Jest chyba ogr, nie? Go tak. Zobaczymy ile ja teraz damage'a zadaję ogólnie, bo tak jak walczyliśmy z tym jednym, co był nad wodą. No, szczerze mówiąc, nie za dużo.
Szczerze mówiąc, nie za dużo. O! Dobra, ochroniło mnie to, ale zdupiamy stąd. Nie ma sensu z nim walczyć w tej sytuacji. Dobra, gościu, daj sobie spokój, daj sobie siana. Go away, bro. Dobra, poszedł. No, myślę, że można by było podjąć rękawice i spróbować go bić. O, i jesteśmy w tym miejscu, słuchajcie. Jesteśmy w tym oto pięknym, cudownym miejscu. Ja sobie szybki saveik zrobię. No bo tu będzie fighting jak nic. Nie wierzę w to, że nie. Tak więc podchodzimy se na spokojnie. No może będą chcieli pogadać. Może, a to Zatoka Przemytników. No to na pewno będą chcieli pogadać, no. Będą chcieli pogadać z moim mieszkiem i złotem w środku. Dobra, zdychaj. E, ty, panie, pojebało cię z tym strzelaniem? Ale to slajdowanie, o, tak jak widzicie, jest mega fajne, nie? Mega przyjemne. W sensie, to jest mega nierealistyczne, nie? Ale super to wygląda, jak można sobie tak zeslajdować się do chłopa. I z jednej strony jest to beczka trochę. Ała! Dobra, gin. Czyli tutaj jest obóz opryszków, a ja tą misję gdzie mam? A tutaj. No dobra, czyli ja do nich miałem trafić po prostu, wniosek z tego. Czy chcieli, czy nie chcieli, miałem do nich trafić. No dobra, no to... Sorry, bro. Ale dzisiaj cię stąd wywożą w worku. Oj, ten drugi mocniejszy. Kurwa, nie trafiłem, dobra. Dobra, panie kochany, wypadł mi stąd. No i co? No. Tak myślałem, że zbyt wiele nie pokażesz. Kurwa, ten toporek wygląda całkiem nieźle. Ciekiera, łetam. Jakieś strzały, nic ciekawego. Tu jest jakieś wejście w dół chyba. Albo do środka, no nie wiem w sumie. Być albo tu, albo tu. Dobra, siekierki kolejnej nie będę zbierał. Tu w skrzyniach nic nie ma, tu jaka kapusta. Jest jakieś polowanie. Polowanie na potwory na tej przeklętej wyspie Poradnik. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nie warto! No, no i koniec poradnika. Także tak to wygląda, jak ktoś chce z was sobie przeczytać. Proszę bardzo, śmiało, możecie to zrobić. O, ale jakieś receptury żeśmy po prostu odblokowali tym sposobem. No to nice w sumie. No to w sumie nice. No dobra, zobaczmy co tu jest w środku, bo podejrzewam, że da się wejść. I to nawet na pewno da się wejść. A jakbyśmy poszli... tam dalej najpierw, zobaczyli co tutaj jeszcze jest. Bo tutaj też coś jest, nie? O, tu jest następny debil, dobra, to idziemy najpierw tu. Do tych podziemi się jeszcze wrócimy. Dobra, kolego. Ale daj spokój, no do kogo? No do kogo? Kochany, do kogo? Byś się wybrał jakiegoś godnego przeciwnika, a nie mnie tu próbujesz. Dobra, wołowinka, jakieś pietruszeczki, marchew, proszę bardzo. Słyszę kogoś, ale nie widzę nade mną. Dobra. Łe, panie! Ale daj pan mi wyjść, a nie w takim wąskim przejściu, w wąskim gardle pan bijesz. No. No i dobra, level wbity. Jest pięknie, można by rzec, jest pięknie. Co my tu mamy? Dzban, a to już paru wybiłem po drodze, to nie chcę więcej. Whisky, bimber. Mała szklana butelka, nic ciekawego. HP mam, jabłko i ser. Jak się chłop w ogóle schował tutaj, nie? Na półeczce, żeby nie było. Dobra, rozdajmy sobie punkty. W ogóle mam 3 levele do rozdania. Ja nie wiem, kiedy to się wydarzyło. I tak sobie myślę tak. Zwinność, tam zręczność bardziej. Kondycja dla uników. O jedno można to podbić. Kurwa, to nad tą percepcją się zastanawiam. Percepcję i siłę może?
Albo percepcję i wytrzymałość. Może w ten sposób. Dobra. No i teraz dwa punkty jeszcze tutaj w umiejkach. Parując przeciwnik zużywa, to nie. Co ja mogę? A w percepcji nie mogę nic więcej w sumie zrobić. Ale obrażenia zadawane potworom, to sobie zrobimy na pewno. Zobaczmy, co dalej możemy tu zrobić. Skuteczne parowanie za pomocą tarczy, to nie. Podczas używania broni i tarczy, to nie. Przytrzymywanie silnego ataku, ale pochłania kondycję, więc tego bym nie chciał w sumie. Trafienie krytyczne. Silne ataki, ale pochłaniają 10 many. Kurwa. Ataki ciężką i bardzo ciężką broń mają 5% szansy na oszołomienie. Kurwa, nie wiem, szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem, co mam wybrać. Nie wiem, nie, no nie wiem. Wszystkie trzy mi pasują w sumie. Ale może to oszołomienie najpierw, bo to się łączy z sobą, nie? Najpierw oszołomienie, a później większe obrażenia, więc to może ma sens. No bo w tym momencie ja mam broń, która jest ciężka, nie? Claymore jest ciężki dwuręczny. Więc ja będę ogłuszał ich, jak będę ich bił. Więc może ma to sens. A, tu już byliśmy w drugim chyba, czy trzecim odcinku. Nie pamiętam. W tym samym odcinku chyba, co przyjechaliśmy na wyspę. Albo w drugim odcinku, w którym przyjechaliśmy na wyspę. Czyli chyba trzeci albo czwarty odcinek. Więc to możemy sobie przeskipować, ten kawałeczek. Bo tu wiem, że tu już nic nie będzie. Pójdźmy sobie tu na górę. Bo tutaj siedział nasz kolega, prawda? Kapliczka zapomnianego O kurwa mać. O kurna, szczerze? Nie wiem, co teraz. Bo teraz mam tak, jak z nim pogadam, to on mi każe wejść do kapliczki. Jak z nim nie pogadam i pójdę na dół, to weźmiemy do tego obozu bandytów, w którym nie wiem, co mnie czeka. No dobra, cofnijmy się na dół, to na pewno. Bo to nie ma sensu, żeby teraz z nim gadać, bo to będzie na pewno dłuższy temat, biorąc pod uwagę, że my się z nim widzieliśmy ostatni raz na wyspie mimo wszystko. Więc podejrzewam, że jak on z nami będzie gadał, to będzie taki temat pewnie na ze dwa odcinki, jak już wejdziemy tam do środka. Tak obstawiałbym, jeśli chodzi o fabularkę innych gier, bo to tak zawsze raczej było, że to były dość długie tematy. Więc no co, no wejdźmy sobie po prostu tutaj i tyle i zobaczmy, co nas czeka. Zobaczmy, zobaczmy. W sumie teraz trochę żałuję, że tam poszedłem. Wybaczcie, trochę żałuję, że tam poszedłem, bo... No troszkę czasu straconego niepotrzebnie. No ale dobra, idźmy. Idźmy, idźmy, zobaczmy, co tu nas czeka. Tu na pewno można rudę żelaza wykopać i bardzo chętnie to zrobię. Bo ta ruda żelaza się mega przydaje. No dobra, ale co dalej, bo jakby... Wymagany klucz. Dobra, czyli na pewno musimy zdobyć klucz i tu... O! Siemano! No i kurwa, jeszcze musiał mnie trafić. No nie wierzę w to, nie? Czyli tutaj pewnie musimy najpierw zdobyć klucz. A dopiero po tym... Zrobić coś dalej. Dobra. Wygnany szlachcic. No już z niego nic raczej nie będzie. Tu, jak rozumiem, musimy spaść na dół. No trudno. Raz się żyje. O kurno, ale tak spadłem idealnie, można by rzec, bo obok były już kolce. Czy tu coś ciekawego? Monety, wytrychy. Bul, 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 bul. Monety, jedwabna tunika. To tego nie potrzebuję. I tutaj jeszcze też jacyś... Kurna, to oni trochę tych trupów tu pozrzucali. Kielich do wina. Drewniana laleczka. Nie, to się chyba nie przyda. Chociaż, nie wiem, wezmę, bo może akurat do jakiejś misji będzie potrzebna albo coś. No, mamy dwie opcje, aha, czyli można było po cichu to zrobić po prostu. A ja wszedłem na chama i rozwaliłem typa. No, jak to mówią, życie, nie? Dobra, ale pójdźmy sobie tą drogą na cicho. I zobaczmy, co tutaj się odkrywa. Bo może być tak, że to jest droga do innego miejsca po prostu, nie? Nie jest powiedziane, że to...
w to samo miejsce trafimy przecież. Albo są tutaj dodatkowe rzeczy po prostu. I tak być może. I póki co trochę tak to wygląda. Co tu jest? Żelazne strzały. O, nice. No, długa ta lokacja będzie, coś czuję. Coś czuję, że to będzie długa lokacja. Dobra, słuchajcie, jako że to będzie długa lokacja, tak podejrzewam, to zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek, tak patrząc na timer. I co? Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, no i oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie, no i cześć!